Ludowcy chętnie łączą się w koalicję, ale w wybranych miastach samodzielnie zgłoszą kandydatów na prezydentów. Do takich miast należy Radom. W samorządach jesteśmy strukturą na Mazowszu bardzo dobrze reprezentowaną. Mamy wielu wójtów, burmistrzów, bardzo liczną grupę starostów, wicestarostów, członków zarządu. Pozycja w samorządzie byłaby jeszcze mocniejsza, gdyby PSL miało swojego prezydenta. O to w Radomiu powalczy. Naszym kandydatem na prezydenta miasta Radomia będzie pan Krzysztof Ferenstein, obecny wiceprezydent. Start w wyborach samorządowych to nie taka łatwa sprawa, zwłaszcza gdy już współrządzi się miastem wraz z innym kandydatem na prezydenta. Moja sytuacja w obecnym układzie jest może nie tyle niekomfortowa, co specyficzna. Będę startował w wyborach wspólnie z moim obecnym szefem. To też jest pewne wyzwanie, bo to też będzie świadczyło o tym, czy dorośliśmy do tego, aby to zrobić w sposób tak, jak powinno to robić się w dyplomacji, w samorządzie, bez niepotrzebnych zgrzytów. Krzysztof Ferenstein przyznaje, że nie jest tak znany opinii publicznej jak niektórzy inni politycy, ale już wie, jak to zmienić. Będę musiał wyjść trochę z tak zwanego cienia, postarać się koleżankom i kolegom, a przede wszystkim społeczeństwu naszego miasta pokazać to, co w tym okresie zrobiłem, jakie jest moje doświadczenie zawodowe, nie tylko z pracy w Urzędzie Miejskim, ale powiedzmy dłuższego okresu mojego życia. PSL ogłosiło nazwisko kandydata tuż przed eurowyborami. Wcześniej uczynili to działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Kandydat Lewicy to Wojciech Bernat. Mogło się zmieniać na lepsze, żeby nam się tu żyło naprawdę wygodnie, bezpiecznie, żebyśmy byli zadowoleni z Radomia. Natomiast Platforma Obywatelska postawiła na posła Radosława Witkowskiego. Prawo i Sprawiedliwość wystawi Andrzeja Kosztowniaka, ale oficjalnie tego jeszcze nie ogłosiło. Na giełdzie nazwisk kandydatów pojawiła się Marzena Wróbel. Przy okazji eurowyborów jej zalety podkreślał szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Zapewnił, że byłaby znakomitą kandydatką na prezydenta Radomia, a dla zobrazowania postawy Marzeny Wróbel porównał ją do Żelaznej Damy, czyli Margaret Thatcher. Oficjalnie na razie nic nie wiadomo, ale kibice odnotowali zwiększone zainteresowanie ewentualnej kandydatki meczami piłkarzy broni. Cztery lata temu z Andrzejem Kosztowniakiem walczył w drugiej turze Piotr Szprendałowicz. Przegrał, ale miał dobry wynik. Nie może już jednak liczyć na drużynę Platformy Obywatelskiej. Stał się bowiem niezależnym radnym.